Dzień dobry. Koniec żartów, moi drodzy. Jacek Taran kontra Rakić, który nie wiem dlaczego on w ogóle walczy z Taranem. Bo z tego co wiem, jakieś tam problemy miał tutaj z kontuzjami. Teraz w rankingu nie za bardzo tam sobie śmiga. A Jacek Taran, no to jest lider, niepowtarzalny lider. No ale zobaczymy, Aleksander Rakić. Aleksander Rakić myśli, że no wygląda mocarnie. Ale tylko wizualnie. Bo jestem przekonany, że Jacek najdłuższa seria zwycięstw w UFC, 4 walki, szybkie kopnięcia, doświadczenie w kickboxingu. Jacek Taran na przykład jest przekozakiem, jeśli chodzi o jego osiągnięcia. Także myślę, że Rakić no, będzie miał problemy. Będzie miał problemy, na to liczę. Liczą na to, że uda się go porobić, jak to nie w stójce, to w parterze. Jak widać, no, wygląda tutaj mocarnie, ale Taran sobie poradzi z nim. Taran tutaj też ma z tyłu głowy to, że może by jeszcze spróbować wagi ciężkiej. Czemu nie, prawda? No, Rakić jak na razie agresywnie. Znaczy nie jest w sumie tak agresywny. Tylko właśnie na te kontrolne, te kontrujące, te ciosy wyczekuje. I to może być problem. Bo jeżeli Taran będzie tak przyjmował te ciosy, no to wam powiem, że może być różnie. Jedną bułę już przyjęliśmy, właściwie kopnięcie. Ale on się wystrzela. Otóż teraz ładnie lewy, prawy. Piękny front. Czy to jest po walce? Kto wie? Bo Rakić z problemami. I to dużymi. No. Panie Janie. Ojoj. No zrobił unik. No jest masakrowany teraz Rakić. Rakić jest masakrowany. On o tym wie. I poszedł w parter. No to ma typ fantazji, żeby w parter iść z Jackiem Taranem. Muszę przyznać. Haha, już unik chciał, już się przestraszył. No, pięta w czoło nie weszła. To się zdarza. Spokojnie. Oj! Ale że noga ucierpi. To się nie spodziewałem. Szkoda, że to nie wpadło. No i tu podobnie. Walcz Jacek. Walcz cały czas. Kolega no jest w tarpatach. Rakić jest w tarpatach i to dużych. Kolano bardzo niecelne. I koniec pierwszej rundy. Co ciekawe, nie skończyło się to przed czasem. Jeszcze. Ale wydaje mi się, że spokojnie w drugiej rundzie to się powinno skończyć. Aczkolwiek no, trzeba uważać, żeby głupio nie wyrywać. No i też trzeba chronić tę lewą nogę. Dlatego zmieniamy pozycję od razu, bo nie chciałbym przez jakąś głupią kontuzję przegrać pojedynku, który wychodzi na to, że no, powinien być wygrany, tak? O właśnie. I znowu te nogi okopuje. Dużo przestrzelonych ma Jacek, ale to jest moment, bo już szczęka nie ta. Oj. Tu mógł być koniec, fajny. Znowu, gdyby dostał na szczękę, to by padł, jestem przekonany.
Oj, co to było? Co to było, gościu? On cały czas na wstecznym. Cały czas na wstecznym. Nie bardzo wiadomo, jak go tutaj zaatakować, bo on zasięg też ma niezły, ma lepszy zasięg od Jacka Tarana. To trzeba sobie powiedzieć. I będzie próba obalenia, jest obalenie, no, właściwie. To nawet nie próba. To nawet nie próba. I czy będzie balaszka zapięta? Zapięta. Czyli co, dźwignią? Robimy rakicia bez nokautu. Nie uda się, bo rzut. Będzie slam, będzie rzut. No właśnie. No właśnie. Spokojnie, poradzimy sobie. No Rakic tutaj naprawdę zawiódł. To można powiedzieć, że zawiódł. To zdecydowanie. Myślę, że nie tak to miało wyglądać. Aczkolwiek no teraz przetrzymuje cały czas tę drugą rundę. Może to też jest jego plan. W co wątpię, bo teraz byłby knockout. Gdyby nie było gardy, to już byłby knockout. Jestem przekonany. Knockdown kolejny. Kamek, proszę cię, nie teraz. Cały czas unika tych, jakby nie było, no dosyć niebezpiecznych kopnięć. I ustrzelił prawym. Oj! Oj, oj, właśnie o tej nodze mówiłem. Właśnie o tej nodze mówiłem. Oj, prawie. Dobra, no to musiało się tak skończyć. W końcu. No już było polowane. Już było polowane na ten knockout. Więc nie ma co się dziwić, że tak to się właśnie skończyło. Jacuś. No piękny KO. Musiało w końcu trafić to kopnięcie, dotrzeć do celu, no i dotarło. Szczęka poskładana. Elegancko. Bardzo cieszy. Teraz pytanie, z kim będzie kolejna walka? No wydaje mi się, że legenda zdobyta trofeum. Wow, super. Został najlepszym zawodnikiem wszechczasów. Sięgnięto po tego zawodnika wszechczasów na poziomie trudnym. Dziękuję, wygraj walkę w dowolnym trybie 3 razy. Okej. Czyli mamy nowy kontrakt. Powiem szczerze, nie wiem, czy chciałbym zawalczyć raz z Jonem Jonesem, bo go zmasakrowaliśmy. Znaczy, no, masakracji to może tam nie było, ale była dominacja, pokonaliśmy go i tak dalej. Wolałbym chyba zawalczyć z kimś w wadze ciężkiej. Pójść jeszcze wyżej, właśnie z wagi średniej do wagi ciężkiej. Przez półciężką do ciężkiej. Zmienić jeszcze raz kategorię wagową. Pójść jeszcze wyżej i tam szukać wyzwań, no bo wydaje mi się, że tutaj w wadze półciężkiej już nie ma zawodnika, który no mógłby nam zagrozić, chociaż chyba, że sorry, zaziewanie, ej kurde. Chyba, że Jasiu by wrócił z zakończonej kariery tutaj, no. Z emerytury. Jacek Taran, kontrakt na walkę. Wciśniemy dostać premium. No dobrze, no to jesteśmy już teraz tutaj naprawdę jakąś poważną marką, widzę. Okej, jakieś trudne, dawaj, no tutaj, no coś za 100 tysięcy. Miliony, dawaj miliony tutaj. A co? Co nie mogę? Dawaj mi te pieniądze, ty. Typy. Sprzedaj walkę. Aha. Bo to się tak tylko to nazwali sobie skubańcy. No dobrze. Kiepskie są te premie tutaj z tego, co widzę. Chciałem milion, ale muszę być ten. Gdzie jest moja premia? Dobra, niech będzie to już. Nieważne, zaakceptuj kontrakt. Dana, podpisaliśmy nowy kontrakt UFC. Okej.
No z tego co kojarzę, to Jacek nie narzeka na pieniądze, na koncie ma 21 milionów. Gratulacje za zdobycie tytułu najlepszego zawodnika wszechczasów. W uznaniu dla twojego osiągnięcia byku się Brusali, Tysona Fury'ego i Antonego Joshua. Ale ja już ich przecież posiadam. Co? To bez sensu jest, co wy teraz do mnie mówicie. Jesteś teraz najlepszym zawodnikiem wszechczasów. Okej. Seria obron tytułu 7 na 11, premie za występ, fani. Muszę mieć 8 milionów, walki wieczoru pay-per-view, walka w UFC, 25, poddania, 3 na 15, no jeszcze musimy, jeszcze trochę mamy do zrobienia, ale już się udało tutaj być najlepszym zawodnikiem wszechczasów i ustawiałem je jako drugiego do pasa, czy wy to rozumiecie? Jestem najlepszym zawodnikiem wszechczasów, Jacek jest najlepszym zawodnikiem wszechczasów i ustawiałem je jako drugiego do pasa. No to to jest chyba żart. Walka z Jonem Jonesem, moi drodzy, będzie w kolejnym odcinku, trzeba się przygotować i tak dalej, także w kolejnym odcinku walczymy o pas po raz kolejny z Jonem Jonesem. Będzie się działo, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hej ja.